Kreatyna to zdecydowanie królowa suplementacji. Według Międzynarodowego Towarzystwa Żywienia Sportowców jest to najlepszy suplement dla osób, które uprawiają wysiłki o wysokiej intensywności i takich, którzy chcą zwiększyć masę mięśniową. A uwierz mi, że jeżeli w nauce pojawia się zdanie najlepszy, to naprawdę te dowody muszą być ekstremalnie mocne. To zdecydowanie najlepszy, najbardziej przebadany i jeden z najbezpieczniejszych suplementów diety. Kreatyna występuje w organizmie naturalnie. W jelicie cienkim, w trzustce jest produkowany tzw. kwas guanido odstowy Następnie jest on transportowany do wątroby, gdzie przekształcany jest w kreatynę, a później zostaje uwolniony do krwiobiegu i stamtąd musi być wchłonięty np. do tkanki mięśniowej. Przeciętny 70 kg mężczyzna ma w swoim organizmie około 120 g kreatyny. Za takie maksymalne wysycenie mięśni kreatyną uznaje się poziom 160 mmol na kg suchej masy mięśniowej, co daje na w około 155 g w całym organizmie. Kiedy wiemy już mniej więcej, jakie są podstawy do suplementacji kreatyną, musimy zastanowić się, w jaki sposób może ona w ogóle poprawiać nasze zdolności wysiłkowe. Istnieje coś takiego jak kontinuum energetyczne, czyli schemat, który pokazuje nam, skąd my, jako sportowcy, czerpiemy energię do takich maksymalnych intensywnych wysiłków, na przykład maks na klatę, do tak zwanej wytrzymałości siłowej, czyli jeżeli robimy na przykład 10 powtórzeń w przysiadzie, czy 10 powtórzeń w wyciskaniu leżąc, aż do sytuacji, w których na przykład biegniemy półmaraton i przechodzimy w procesy tlenowe. Jak widzisz na wykresie, w takich maksymalnych wysiłkach bardzo intensywnych trwających kilka sekund, głównie energię dostarczamy z tzw. fosfokreatyny. Przez pierwsze 3 sekundy skurczu fosfokreatyna dostarcza aż 70% produkowanej energii, a po około kilku, 5-6 sekundach przechodzi to w dominację glikolizy beztlenowej i głównie zaczynamy energię czerpać z glikogenu mięśniowego. W tych dłuższych wysiłkach, na przykład kiedy robimy serię do odciny na 10-12 powtórzeń, zaczyna dominować szlak glikolizy beztlenowej. W jednym z badań sprawdzono, jak dużo energii dostarczy fosfokreatyna właśnie w takiej serii do upadku mięśniowego. Przy 12 powtórzeniach fosfokreatyna dostarczała wyłącznie, albo w sumie aż, bo to zależy jak się na to spojrzy, około 16% energii do ćwiczeń. A kiedy spojrzymy na dłuższe wysiłki, na przykład półmaraton czy maraton, tam intensywność jest już na tyle niska, że organizm nie potrzebuje tej fosfokreatyny i glikolizy beztlenowej. Wtedy przechodzimy w szlaki tlenowe. I tam w takich przypadkach suplementacja kreatyną jest po prostu bezzasadna, bo my nie korzystamy z jej zasobów podczas tego wysiłku. Niezależnie jednak od tego, z czego nasze energie czerpią mięśnie, na samym końcu tych procesów powstaje ATP, czyli adenosyno-trifosforan. Kiedy ćwiczymy, ATP jest rozbijane i powstaje ADP, czyli adenosyno-difosforan. I podczas tego rozpadu, związań tak zwanych fosforanowych, właśnie uwalniana jest energia. ATP dlatego jest nazywane walutą energetyczną organizmu. To teraz skupmy się na tej fosfokreatynie i szlaku fosfagenowym. Wyobraź sobie Twój przeciętny poniedziałkowy trening, kładzie się na ławce i chcesz wycisnąć sztangę 6, 7, 8 czy 10 razy. No i podczas takiej serii na początku zaczynasz energię czerpać z ATP i z fosfokreatyny. Ale przy trzecim, czwartym ruchu zaczyna ci coraz ciężej, dlatego że zasoby ATP nie są nieograniczone w naszych mięśniach. One są cały czas rozbijane i właśnie podczas tego rozbijania powstaje energia. Kiedy ATP się rozbija, powstaje z niego ADP, czyli do difosforem i te ADP może być regenerowane właśnie dzięki fosfokreatynie. Kreatyna w mięśniach, aż w dwóch trzecich, około 66%, jest skumulowana właśnie w postaci fosfokreatyny. I teraz się skup, bo to będzie najważniejsze. Podczas trwania serii i między seriami ADP może być regenerowane i powstawać z niego może znów ATP. Ono jest regenerowane właśnie dzięki tej fosfokreatynie. Kiedy cząsteczka reszty fosferonowej odłącza się od kreatyny i przechodzi do ADP, ADP zostaje zregenerowane, a Ty masz więcej energii i możesz wyciskać sztangę dalej. I mówiąc wprost, dzięki większym zasobom fosfokreatyny i kreatyny w mięśniach, możesz trenować dłużej, możesz mieć więcej energii, bo na w świecie te ADP będzie mocniej regenerowane i pula całej energii w mięśniach będzie większa. Więc gościu, który ma więcej kreatyny w mięśniach, nie straci energii przy trzecim czy czwartym powtórzeniu, no bo na w świecie te zasoby starczą na dłużej i będzie mógł wycisnąć sztangę 6, 7, 8 czy nawet 10 razy. No i pewnie już się domyśla, że dzięki suplementacji kreatyną możesz w sposób taki naturalny zwiększyć te zasoby fosfokratyny w mięśniach. Badania naukowe pokazują, że dzięki suplementacji zwiększymy zasoby fosfokratyny w mięśniach o około 10 do nawet 40%. Wykraczając jednak poza sporty siłowe i sylwetkowe, kratyna sprawdzi się w większości dyscyplin sportowych. Może pomóc piłkarzowi biec szybciej sprint, żeby strzelić gola koszykarzowi, żeby szybciej podbiec do kosza i zrobić wsad, czy siatkarzowi zatekować więcej razy podczas jednej serii w siatkówce. W sportach o wyższej intensywności i objętości, jak na przykład sporty drużynowe czy sporty walki, gdzie trenuje się czasami 2, 3 razy dziennie, kreatyna może pomagać jeszcze na innym mechanizmie. Ona przyspiesza regenerację glikogenu mięśniowego. Dzięki temu między pierwszą a drugą jednostką w ciągu dnia Twoje zasoby energii w postaci glikogenu szybciej się zregenerują. To jest szczególnie istotne dla właśnie dyscyplin, gdzie trenuje się częściej niż raz dziennie. Ale to nie koniec, bo suplementacja kreatyną może być przydatna też w sportach, w których dochodzi do wstrząśnień mózgu. Na przykład w sportach walki, w futbolu amerykańskim, czy nawet w piłce nożnej, gdzie dochodzi do częstego główkowania. Takie częste narażenia na mikrowstrząśnienia mózgu mogą zwiększać ryzyko encefalopatii. Pourazowej. To jest taka specyficzna jednostka chorobowa, może się kojarzyć np. wśród emerytowanych bokserów, gdzie dochodzi u nich do zaburzeń mowy, do demencji, do depresji czy zaburzeń nastroju. Jak się okazuje, istnieją mechanizmy, przez których suplementacja kreatyną może zapobiegać tym zmianom i zmniejszać ryzyko encefalopatii w przyszłości. Co prawda nie są to twarde dowody naukowe, ale na dziś myślę, że jest to rozsądne, aby w tych sportach suplementację kreatyną utrzymywać przez cały rok. A jeżeli chodzi o to, jak dużo kreatyna może nam pomóc w sporcie, no to w sportach siłowych i sylwetkowych mamy bardzo dużo badań, które nam to podsumowywały. Okazuje się, że dla 1, trzech i 10 maksymalnych powtórzeń suplementacja kreatyną poprawia wyniki sportowe o około 12 punktów procentowych. W porównaniu oczywiście do placebo, czyli do substancji, która nie działa. Żeby to zobrazować, żeby pokazać jak to w praktyce wygląda, to wyobraź sobie sytuację, że Ty i Twój ziomal treningowy zaczynacie nowy plan treningowy. Na samym początku wyciskacie, załóżmy, stówę na klatę i po kilku treningach, po kilku tygodniach treningów, Twój ziomal, który nie suplementuje kreatyny, na przykład zwiększył swojego maksa na klatę do 112 kg, czyli o 12 kg. Ty, wykonując ten sam plan treningowy, ale suplementując kreatynę, zwiększysz swoją siłę do 120 kg, czyli 8 kg więcej niż Twój ziomek, który suplementacji kreatyną nie stosował. Podobne korzyści obserwuje się w takich maksymalnych wysiłkach na kilkanaście czy kilka Powtórzeń. Suplementacja kreatynon zwiększa te maksymalne powtórzenia o około 14 punktów procentowych. I znów to będzie ważne dla sportów typu crossfit. Jeżeli robisz snacze z ciężarem 70 kg na 10 powtórzeń i twój dziomal tak samo, no to mówmy się, jeżeli przez kilka tygodni treningu on poprawi swoje zdolności wysiłkowe i będzie mógł podnieść ten ciężar już 11 razy zamiast 10, to Ty dzięki suplementacji kreatyną znów go przeskoczysz i będziesz mógł podnieść tę 12 razy. Nieco bardziej skomplikowana sprawa jest ze wzrostem masy mięśniowej, bo masa mięśniowa oprócz suchej masy mięśniowej składa się też z czynników, które wykraczają poza to, na przykład wody. A kreatyna jest substancją osmotycznie czynną. I okazuje się, że po suplementacji kreatyną możemy doświadczyć wzrostu masy ciała około 1-2 kg. Jest to głównie woda zlokalizowana w naszej tkance mięśniowej, ale nie tylko. Niektórzy błędnie myślą o tym, że po prostu ich zalało i że wzrosła im zawartość tkanki tłuszczowej, ale nic bardziej mylnego, bo dla sportów siłowych czy dla sportów sylwetkowych jest to bardzo korzystny aspekt. Najczęściej w badaniach naukowych po suplementacji kreatyną obserwuje się taki ostry wzrost masy ciała, około 1-2 kg. Więc jednym z badań nawet zmierzono, jak dużo wzrosną nasze włókna mięśniowe po suplementacji bez treningu, tylko po wysyceniu mięśni kratyną. I zaobserwowano, że dla włókien mięśniowych typu 1 ten wzrost wynosi 9%, dla włókien typu 2A 5%, a dla włókien typu 2X 4%. Dzięki temu, że tylko zaczęli suplementować kreatynę, nie trenując w ogóle. W tym roku jednak naukowcy zakwestionowali gigantyczny wpływ suplementacji kreatyną na wzrost masy mięśniowej. Bo jak na początku wspomniałem, głównie wzrost masy ciała wynikający z suplementacji kreatyną wynika ze zwiększonej zawartości wody w organizmie, a nie suchej masy mięśniowej. W tym roku naukowcy wzięli pod uwagę wszystkie badania do tej pory przeprowadzone i podsumowali to w następujący sposób. Suplementacja kreatyną ma od trywialnego do małego efektu wpływu na wzrost suchej masy mięśniowej. Trzeba jednak pamiętać, że słowo trywialny i mały ma zdecydowane inne znaczenie w nauce, a inne znaczenie w takim obiegowym. Spojrzeniu na wzrost masy mięśniowej, szczególnie jeżeli jesteś ambitnym amatorem i zależy Ci na każdym kilogramie suchej masy mięśniowej. Bo mimo, iż naukowcy uznali ten efekt za trywialny lub mały, to zaobserwowano, że suplementacja kreatyną przyspiesza wzrost suchej masy mięśniowej około 33%, czyli 1 trzecią. No to w moim znaczeniu, w moim takim rozumowaniu, nie jest to efekt mały bo w skali roku wolałbym zbudować 4 kg słuchej masy mięśniowej niż 3 kg słuchej masy mięśniowej. Największych korzyści z suplementacji kraty możemy też dostrzegać w takich maksymalnych intensywnych wysiłkach trwających do 30 sekund. Na przykład, kiedy piłkarz biegnie sprintem przez półboiska, żeby strzelić bramkę, czy żeby kajakarz na przykład zdążył szybciej podczas finiszowania dotrzeć na metę. Drugą opcją są takie powtarzane intensywne wysiłki trwające około 2,5 minut. Tutaj dobrym przykładem są takie dynamiczne akcje w koszykówce, czy właśnie powtarzane Ataki w siatkówce. Natomiast co istotne, w niektórych scenariuszach sportowych suplementacja kreatyną może być neutralna, jak na przykład w takich dyscyplinach, gdzie nie myślimy o tych sportach jako o takich standardowych sportach, na przykład szachy czy strzelectwo. Choć nawet istnieją pewne mechanizmy, że suplementacja kreatyną może poprawiać funkcje poznawcze, co w szachach mogą być. Przydatne, a w niektórych sytuacjach suplementacja kreatyną może być nawet niekorzystna. Ta sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, bo mowa o dyscyplinach sportowych, gdzie wzrost masy ciała może znosić te pozytywne aspekty suplementacji kreatyną. Bo weźmy na przykład wspinacza na czas. On dzięki suplementacji teoretycznie powinien się wspinać szybciej. Ale przez to, że suplementacja zwiększy jego masę ciała o 1 do 2 kg, no to może to spowodować, że teoretycznie on powinien się wspinać szybciej, ale przez ten wzrost masy ciała wspina się trochę wolniej. Wtedy trzeba podchodzić do sprawy indywidualnie. Drugą taką szeroką grupą sportów, gdzie suplementacja kreatyną może być zbędna, są sporty wytrzymałościowe. Jak wspomniałem na początku, w tych procesach tlenowych i tak nie korzystamy z fosfokreatyny, a wzrost masy ciała od 1 do 2 kg w dyscyplinach ultramaratońskich, na przykład, spowoduje że ten zawodnik musi te dwa kilogramy na plecach przez cały dystans nosić, co powoduje, że suplementacja kreatyną paradoksalnie może pogorszyć jego zdolności wysiłkowe i wydłużyć czas, przez który on będzie biegł w danym wysiłku. Kiedy wiemy już jak kreatyna działa, w jakich dyscyplinach się sprawdzi i o ile może poprawić nasze zdolności wysiłkowych, no trzeba się zastanowić jaką formę kreatyny wybrać. I tutaj niestety zepsuje nam zabawę i od razu odpowiem, że jeżeli kreatyna to monohydrat kreatyny. Suplementując kreatynę zależy nam, aby dostarczyć właśnie kreatynę. I kiedy mamy monohydrat kreatyny, to w takiej puszcze głównie znajduje się właśnie substancja czynna, czyli kreatyna. A kiedy sięgniemy po inne formy, na przykład po jabłczan kreatyny, to oprócz kratyn, oprócz proszku tutaj kreatyny, będzie w tej puszce kwas jabłkowy, jako ta część przyłączona do monohydratu. Co powoduje, że w takiej puszce samej kratyny będzie około 15% mniej, no bo te 15% zostanie wypchane przez kwas jabłkowy. Dla innych form, np. cytrynianu, ten spadek stężenia kreatyny w takiej puszce będzie wynosił nawet 25%, a dla glukonianu o połowę. Czyli mniej więcej będzie to działało w ten sposób, że glukonianu zamiast 3-5 gramów kreatyny będzie musiał przyjmować. 6-10 gramów, bo najzwyczajniej kreatyny w tej kreatynie będzie trochę mniej. I stanowisko nauki na dziś jest jasne. Żadna forma kreatyny nie jest lepsza niż monohydrat kreatyny. Jednocześnie monohydrat jest najlepiej przebadaną substancją, najbardziej bezpieczną i najbardziej skuteczną. Inne formy mogą być co najmniej tak samo skuteczne, nigdy bardziej, a są droższe i są mniej przebadane. Przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my w ogóle kreatyny możemy dostarczyć naturalnie, czyli na przykład z dietą. I pewnie zdajesz sobie sprawę, że tak. i najbardziej popularnym źródłem jest czerwone mięso, gdzie w wieprzowinie czy wołowinie dostarczymy około 5 gramów kreatyny w kilogramie. Ale co ciekawe, najlepszym źródłem kreatyny mogą być ryby, głównie mówiąc o śledziu, który dostarcza aż 10 gramów kreatyny na kilogram tego produktu. To właśnie z tego powodu wegetarianie i weganie mają około 20% niższe zasoby fosfokreatyny w organizmie, bo najzwyczajniej w świecie nie jedzą ani mięsa, ani ryb. Jednocześnie trzeba sobie powiedzieć, że trudno z codzienną dietą dostarczyć takich dawek, Kreatyny, aby optymalnie wysycić naszą mięśnie tym związkiem. No, chyba że ktoś je pół kilograma czy kilogram czerwonego mięsa dziennie. Dlatego, w wielu przypadkach, sportowców warto sięgnąć po suplementację, aby na maksa wysycić nasze mięśnie tym związkiem. Istnieją dwie takie najbardziej popularne metody suplementacji kreatyny. Jedna, najczęściej zalecana przez ekspertów, czyli suplementacja dawką 5 gramów dziennie, codziennie, przez całe życie. Co ciekawe, okazuje się, że nie trzeba spożywać aż 5 gramów kreatyny, aby maksymalnie wysycić mięśnie fosfokreatyną. W większości badań kreatyna przeliczana jest na masy ciała. I okazuje się, że dawka 0,03 g na kilogram masy ciała jest już wystarczająca, aby w ciągu 4 tygodni wysycić nasze mięśnie tym związkiem. Czyli dla osoby, która waży 100 kg dawka 3 g będzie wystarczająca. Druga, kiedyś bardziej, ale teraz chyba mniej popularna metoda, czyli ładowanie kreatyną. Okazuje się, że możemy doprowadzić do szybszego wysycenia mięśni kreatyną. Kiedy będziemy suplementować kreatynę w czterech dawkach dziennie, po 5 gramów każda, na przykład do śniadania, drugiego śniadania, obiadu i kolacji, to po 5-7 dniach już Zaobserwujemy maksymalne wysycenie mięśni kreatyną. Więc mamy porównanie. Standardowa suplementacja 5 gramów dziennie, po 4 tygodniach maksymalne wysycenie mięśni kreatyną, a w przypadku ładowania już po tygodniu uzyskamy takie same efekty. Czy w praktyce daje to jakiekolwiek różnice? No powiem tak, w większości przypadków zdecydowanie nie. Jedynym scenariuszem, w którym rozpatrzyłbym suplementację z ładowaniem kreatyną, są sytuacje, kiedy mamy jakiegoś elitarnego sportowca, on ma ważny mecz w piłce nożnej, w siatkówce, czy na przykład szybko chce osiągnąć maksymalne ale wysycenie, żeby szybciej wyjść na ten najwyższy poziom, no to w takim przypadku można rozpatrzyć tę suplementację z ładowaniem. W innym przypadku codzienna suplementacja jest zupełnie wystarczająca. A dla fanatyków trójboju siłowego czy podnoszenia ciężarów trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że same wysycenie mięśni kreatyną nie poprawi Twojego one rep max, czyli maksymalnego powtórzenia. Dlatego jeżeli masz za tydzień zawody w trójboju czy w podnoszeniu ciężarów, to ładowanie kratyną niestety już Ci nic nie da może zacząć ją suplementować standardowo i na kolejnych zawodach czerpać korzyści z tej suplementacji. Aha, i co ważne, nie musisz robić przerw od suplementacji kreatyną. Kiedyś krąży po internecie taki mit, że co 6-8 tygodni trzeba zrobić przerwę, bo się przyzwyczajimy w cudzysłowie do suplementacji kreatyną. To by po prostu brednie. Przez takie coś zmniejszasz zasoby fosfokreatyny w swoim organizmie i najzwyczajniej w świecie ograniczasz swoje zdolności wysiłkowe. Utrzymując suplementację przez cały rok, każdy trening będziesz mógł robić na maksa, dzięki czemu po prostu będziesz lepszym sportowcem. O czym jeszcze warto pamiętać przy suplementacji? Przede wszystkim najważniejsza jest regularność. Stosuj trzy. 3... 5 gramów kreatyny dziennie, codziennie, niezależnie od tego, czy jest to dzień treningowy, czy nietreningowy. My w naszej praktyce najczęściej zalecamy suplementację do śniadania, żeby nie zapominać o tej suplementacji. Jeżeli chcesz zoptymalizować swoje wyniki, to w dzień treningowy możesz wrzucić suplementację po treningu, bo są pojedyncze badania, które pokazują, że wtedy ta retencja kreatyny z krwiobiegu do mięśni jest troszkę wyższa. Ale są to już raczej nieistotne zależności. Wtedy w dzień nietreningowy możesz zjeść kreatynę do dowolnego posiłku. Ale mówimy tyle o tej kreatynie, a czy istnieje w ogóle sytuacja, w której kreatyna może nam nie zadziałać? No niestety okazuje się, że tak. O tym, że kreatyna działa na nas i poprawia zdolności wysiłkowe, możemy mówić wtedy, kiedy stężenie fosfokreatyny w mięśniach po suplementacji gwałtownie nam wzrośnie. Okazuje się jednak, że u około 30% populacji suplementacja kreatyną nie przekłada się na znaczący wzrost fosfokreatyny w tkance mięśniowej. Takie osoby nazywamy non-responders i okazuje się, że u nich po suplementacji Stężenie fosfokratyny w mięśniach rośnie o mniej niż 10 mmol na kilogram suchej masy mięśniowej. Wróżniamy jeszcze quasi-respondersów i respondersów. U nich ten wzrost fosfokratyny w mięśniach jest wyższy i wynosi do 20 lub powyżej 20 mmol na kilogram suchej masy mięśniowej. I u takich osób korzyści wynikające z suplementacji oczywiście będą wyższe. Lepiej, mocniejszy wpływ tej suplementacji zaobserwujemy. W praktyce, jeżeli po suplementacji nie czujesz wzrostu siły, wytrzymałości, wydajności, to możesz przestać suplementować kreatynę. Ale w praktyce... My podchodzimy do tej sprawy w taki sposób, że trudno zaobserwować, czy jakiś suplement na ciebie bezpośrednio działa, bo w codziennym życiu możesz gorzej spać, stosować gorszą dietę, bardziej się stresować, mieć cięższy dzień w pracy i nie wiesz do końca, czy ten brak poprawy skuteczności, wydajności wynika właśnie z tego gorszego dnia, czy z tego, że suplementacja na ciebie nie działa. W naszej praktyce nie spotkaliśmy też z sytuacją, gdzie ktoś nie czuje na co dzień działania suplementacji kreatyną i chciałby ją przerwać, bo na przykład szkoda mu pieniędzy. Ale tak jak mówię, jeżeli ktoś chciałby podejść ekonomicznie do sprawy, nie czuje działań suplementacji kreatyną, to wtedy może mieć podstawy do tego, żeby ją przerwać, no bo wiadomo z literatury naukowej, że 30% populacji nie zareaguje gwałtownym wzrostem fosfokreatyny. I wiemy już, że kreatyna może na Ciebie działać lub nie działać, ale czy ona w ogóle jest bezpieczna? No bo co z wpływem obciążenia nerek po suplementacji kreatyną? Okazuje się, że kreatyna jest w 100% bezpieczna. Długoterminowe badania pokazały, że suplementacja przez 5 lat kreatyny nie zwiększa przesączania kłębuszkowego nerek, stworzenia mocznika w organizmie czy enzymów wątrobowych. To jest jeden jedyny suplement dla sportowców, według którego Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, czyli EFSA, wydał dokument, że stosowanie go w dawce 3 g dziennie, codziennie monohydratu kreatyny, o ile suplement nie jest zanieczyszczony, jest bezpieczne. I znów uwierzcie, że jeżeli EFSA mówi, że coś jest bezpieczne, no to raczej bezpieczne jest. Kreatyna nie tyle nie jest niebezpieczna, co oprócz zdolności wysiłkowych może poprawiać Twoje zdrowie, może poprawiać efekty rehabilitacji po powrocie po kontuzji, dbać o Twój mózg, dbać o Twoje serce, a nawet dbać o Twoje kości. I na sam koniec warto wspomnieć o popularnym micie, jakoby suplementacja kreatyną przyspieszała łysienie i wypadanie włosów. Jest to pokłosie jednego z badań, gdzie suplementacja kreatyną w grupie rugbystów zwiększyła stężenie DHT, czyli dehydrotestosteronu. Jednak, robiąc drugie historię krótką, kolejne 12 badań nad tym zakresem tematów wykazało, że suplementacja kreatyną nie zwiększa stężenia DHT, więc nie ma się czego obawiać i suplementacja kreatyną nie spowoduje, że będziesz łysy. Podsumowując, kratyna to najbardziej przebadany suplement dla sportowców. Po drugie, suplementacja kreatyną sprawdzi się w większości dyscyplin sportowych, zwłaszcza w sportach siłowych oraz takich, gdzie mamy do czynienia z wysoką intensywnością. Po trzecie, kreatyna działa głównie poprzez zwiększenie zasobów fosfokreatyny w mięśniach. Ta fosfokreatyna to jest bufor energii, który regeneruje ADP do ATP, zwiększając jego stężenie. Po czwarte, jak suplementować to monohydrat kreatyny w dawce od 3 do 5 gramów dziennie, codziennie, najlepiej do posiłku. I po piąte, kreatyna to jedyny suplement dla sportowców, którego bezpieczeństwo potwierdził Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności. A uwierzcie, że jeżeli on potwierdza, to na pewno jest bezpieczny. Kreatyna nie szkodzi ani na nerki, ani na wątrobę.